Przeczytamy urywek z drugiej królewskiej, 4 rozdział. Zweite Könige 4, Abvers 38. Druga Księga Królewska, 4 rozdział, od 38 wiersza. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi: postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawę dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn, i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę, a przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży, i nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal-Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł: daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to: daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. Wir haben eine Geschichte gelesen, die sich in Gilgal abspielt. Czytaliśmy historię, która ma miejsce w Gilgal. Gilgal war der Ort, wo das Volk Israel nach dem Durchzug durch den Jordan zuerst lagerte. Gilgal to była miejscowość, w której lud Boży po przejściu przez Jordan po raz pierwszy się zgromadził. Es war der Ort der Beschneidung. Było to miejsce obrzeski. Alle, die während der Wüstenreise geboren waren, nicht beschnitten, wurden dann in Gilgal beschnitten. Wszyscy, którzy narodzili się w czasie podróży przez pustynię i nie byli obrzezani, tu właśnie w tym miejscu zostali obrzezani. Und zwar mit einer durch Händen geschehenen Beschneidung. A mianowicie rękoma uczynioną obrzeską. Was hat dieser Ort uns zu sagen? Co to ma nam do powiedzenia? Dazu schauen wir mal eben in den Kolosserbrief. Spójrzmy do listu do Kolosa. Dort steht in Vers 11 von Kapitel 2. Drugi rozdział, 11 wiersz. Dass wir auch beschnitten worden sind mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Wir sind begraben in der Taufe, in dem ihr auch mit auferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Kolosan 2,11. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół zbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Dann lesen wir noch aus dem Kolosserbrief die weitere Stelle dazu in Kapitel 3. I jeszcze drugie miejsce z trzeciego rozdziału. Vers 3. Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Und Vers 5. I piąty. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, und werden sie aufgezählt. Und dessen Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tu mamy wymienione. I teraz szósty wiersz. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Beschneidung hat also zwei Seiten. A więc to obrzezanie ma dwie strony. Eine einmalige Seite, die ein für alle Mal geschehen ist,
jedną, jednostronną stronę, która, która wydarzyła się tylko raz na zawsze. I to ma miejsce w czasie naszego nawrócenia. Przez to, że ściągamy, czy jak tu jest, właśnie, zawlekamy nasze stare ciało. Ten człowiek, który jest nienawrócony, jest opanowany przez grzech. Przy nawróceniu tego starego człowieka właśnie zewlekliśmy i przybiliśmy do krzyża. Ale to ciało jeszcze mamy. Die sündige Natur ist noch da. Ta grzeszna natura ciągle jest obecna. Und wenn sie wirksam wird, gebiert sie den Tod. I jeśli ona jest czynna, to wtedy rodzi śmierć. Wir haben uns vielleicht die eine oder andere Ausdrucksweise angewöhnt. Może nie jeden z nas życzyłby sobie jakiegoś, jakiejś drogi wyjścia. Angewöhnt, eine bestimmte Ausdrucksweise. Myśmy w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego. I man immer wieder hört. I jak to się ciągle słyszy. Zum Beispiel. Na przykład. Wir müssen die Sünde im Tode halten. My musimy trzymać grzech w śmierci. Das ist einfach falsch. To jest błędne. Wir müssen uns dafür halten, was wir sind. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Nämlich gestorben. Mianowicie wiedzieć, że my umarliśmy. Die Sünde ist nicht tot. To nie grzech jest umarły. Wir sind tot. My jesteśmy umarłymi. Was ich jetzt sage, ist etwas makabre. To, co teraz powiem, jest trochę makabryczne. Eine Leiche, kannst du die herrlichsten Bilder vor die Augen halten? Trupowi możesz pokazywać najwspanialsze obrazy. Du kannst dich kneifen. Możesz dotykać. Ins Ohr brüllen. Możesz szeptać coś do ucha. Nie reagiert mehr. Nie będzie już reagował. Ich erzähle gerade meine Geschichte. I opowiem teraz jedną historię. Mówił to brat, którego dobrze znacie wszyscy. On jest sehr gut reden. On bardzo dobrze potrafił przemawiać. Und die Parteivorsitzenden der verschiedensten Parteien haben ihn umworben, als Parteiredner aufzutreten. I wielu z różnych partii próbowało go pozyskać jako takiego mówcę. Er lehnte immer wieder ab. Nein, nein, nein. I on zawsze odmawiał, ciągle mówił nie. Schließlich haben die gesagt, diese Parteivorsitzenden. I w koniec końców któryś z nich powiedział. Ich weiß den Namen gesagt. Der ist für uns tot, der ist für uns gestorben. No niestety, ale ten człowiek dla nas umarł, on dla nas jakby nie istnieje. Das ist die Wahrheit der Schrift. I to jest właśnie prawda Pisma. Und jetzt wollen wir das in der Praxis verwirklichen. I teraz my chcemy to urzeczywistniać w praktyce. Wenn die Sünde lockt, jeśli nas grzech zachęca, pobudza, wir sind tot. My nie żyjemy. Wenn wir aber dem Fleisch in uns Nahrung geben, ale jeśli temu ciału będziemy dawali pożywienie, dann kommt Kolosser 3, Vers 5, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. To wtedy obowiązującym jest Kolosan 3:5. Umartwiajcie ciała wasze. Gebt ihnen keine neue Nahrung. Nie podawajcie nowego pokarmu waszym ciałom. Schneidet lieber. Odetnijcie w tym sensie. Das ist die alltägliche Praxis. To jest ta codzienna praktyka. Brüder vor uns haben das verglichen. Bracia przed nami porównali to. Sie haben gesagt, es gibt einen Hund und es gibt einen Adler. Powiedzieli tak, jest pies i jest orzeł. Und der Hund und der Adler sind einander gekettet. I pies jest połączony z orłem łańcuchem. Das spielt sich in uns ab. I to ten obraz odgrywa się w nas. Nähren wir den Hund, jeśli będziemy odżywiali psa, der immer im Dreck wühlt, który ciągle biega po tym brudzie tej ziemi, machen ihn fit, jeśli będziemy go dokarmiali, dann lassen wir den Adler verhungern. To wtedy spowodujemy, że ten orzeł w końcu padnie. Oder nähren wir den Adler. Albo będziemy, pielęgnowali i odżywiali orła. Der Adler will fliegen. Orzeł, jego cechą jest to, że on chce latać. Er will uns die christliche Freiheit
geben. On chce, czy jest obrazem tej chrześcijańskiej wolności. Ihn wollen wir nähren. Jego chciejmy posilać. Und den Hund verhungern. A sprawić, by ten pies, zagłodził, był zagłodzony. Aber wenn das Fleisch wirksam wird, hier in Gilgal. Ale jeśli to ciało jest czynne tutaj w Gilgal, to ma to śmiertelne skutki. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Bo z usposobieniem ciała jest śmierć. Der Tod ist im Dorf. Ist im Dorf. Ta śmierć jest w tym garnku. Nun, es war Hungersnot im Land. Był głód w tym kraju. In welchem Land? W którym kraju? Im Land Kanaan. W kraju kanaanejskim. Czy Kanaan, w kraju Kanaan. Das ist doch ganz unverständlich, oder? To jest przecież niezrozumiałe, czyż nie? Ich kann nicht stellen, jetzt ich aufschlagen am Ende des fünften Buches Mose. Nie jestem w stanie teraz zacytować tych miejsc z piątej księgi Mojżeszowej. Gott hatte gesagt, wenn ihr in das Land kommt, es fließt so Milch und Honig. Bóg im powiedział, jeśli wejdziecie do tego kraju, on opływa mlekiem i miodem. I werdet nie in Dürftigkeit Brotes. Nigdy nie będziecie, nie będzie brakowało wam chleba. Aber Gott hatte das an eine Bedingung geknüpft. Ale Bóg to połączył z pewnym warunkiem. Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hört, jeśli pilnie będziecie słuchali mojego głosu, in anderen Worten gehorsam seid, innymi słowy będziecie posłuszni, dann wird das so sein. To wtedy tak to będzie właśnie wyglądało. Wenn aber nicht, a jeśli nie, dann werde ich euch den Himmel, den Regen des Himmels vorenthalten, to wtedy ja zatrzymam deszcz z nieba und kommt Dürre über das Land. I nadejdzie susza nad kraj. Das war eingetreten. I to właśnie miało tutaj miejsce. Hungersnot war also die Folge ihres eigenen Ungehorsams. A więc ta, ten głód był powodem ich, ich własnego nieposłuszeństwa. Jetzt zu uns. I teraz co przekładając na nas. Kennst du das? Hungersnot in deinem Leben? Czy znasz taki okres głodu w swoim życiu? Ich kenn das. Ja znam u siebie. Keine Lust mehr Bibel lesen. Nie ma się ochoty czytać Biblii. Die Versammlungen sind so langweilig. Godziny zgromadzenia stają się nudne. Zum Beten keine Zeit. Nie ma czasu na modlitwę. Warum? Dlaczego? Nicht von Schuld. To nie Bóg jest winny. Liegen Dinge in meinem Leben oder in deinem Leben, die sind nicht gut. Są rzeczy w twoim życiu czy w moim życiu, które nie są dobre. Die müssen geändert werden. Które muszą być zmienione. So gibt es Hungersnot. I wtedy jest ten głód. Es kann auch Hungersnot geben in einer ganzen Versammlung. Może być też taka sytuacja, że głód jest w całym zgromadzeniu. Eine Schwester sagt, ich bekomme keine Nahrung mehr. Siostra mówi, ja nie otrzymuję więcej pokarmu. Dann ist ein Vergehen, ein schuldhaftes Versäumnis in der Versammlung. To wina tego zaniedbania jest w zgromadzeniu. Und dann legt Gott in seiner liebenden, züchtigenden Hand sie auf uns. I wtedy Bóg swoje miłujące i karcące ręce wkłada na nas. Und was tun wir, wenn Hungersnot in der Versammlung ist, in der örtlichen, wo ich zu Hause bin? I co czynimy, gdy taki głód pojawia się w naszym miejscowym zgromadzeniu, do którego przynależymy? Gehst du nach der Versammlung, oder? Odchodzisz do sąsiedniego zgromadzenia, tak? So werden die Probleme nicht gelöst. W ten sposób nie rozwiążemy problemów. Das ist der einfachste Weg. To jest najprostsza droga. Man geht der Züchtigung aus dem Weg. Ucieka, unika się karności. Nein, wir wollen uns der Züchtigung stellen. Nie, poddajmy się pod tą karność. Und mit der Hilfe des Herrn, Hungersnot beenden. I z pomocą Pana zakończmy ten głód. Indem wir zurückkehren zu den Gedanken Gottes. W ten sposób, że wrócimy do myśli Bożych. Nun gab es unter den Söhnen der Propheten solche, die vor Elisa saßen. I wśród tych synów prorockich byli tacy, którzy siedzieli przed Elizeuszem. Tu jest wśród nas wielu młodych ludzi. Wielu z was znam. I cieszę się. Jeśli wy pozostaniecie w tym stanowisku, przekładając to jako siedzący przed Elizeuszem. Lasst uns nicht so pauschal abfällig über unsere jungen Leute reden. Nie chciejmy tak mówić, tak lekceważąco może o naszej młodzieży. Ich kenne eine ganze Anzahl.
Den ich mich schämen muss. I znam mnóstwo takich, przed którymi muszę się wstydzić. Wenn ich an das alte denke, in dem ihr seid, in dem ich auch mal war. Jeśli ja sobie wspominam lata, gdy byłem w tym wieku, w którym wy teraz jesteście. Und weißt du, was ihr alle für den Herrn tut, dann schäme ich mich. I wiem, co wy wszyscy czynicie dla Pana, to ja się wstydzę. Da bleibt mal schön sitzen, Frau Elisa. Pozostańcie jako ci siedzący przed Elizeuszem. Man könnte ja jetzt denken, ja die sitzen einfach da, die tun überhaupt nichts. I można by sobie tak pomyśleć, oni tylko siedzą, nic nie czynią. Wenn der Hungersnot ist, dann muss man doch sehen, dass da Speise kommt. Raus und was holen. Jeśli jest klęska głodu, to trzeba przecież coś zrobić. Trzeba wyjść i poszukać pożywienia. Nein, sie tun das einzig Richtige. Nie, oni czynią jedyną właściwą rzecz. Sie warten auf den, der allein die Hilfe geben kann. Czekają na tego jedynego, na tego, tylko tego, który może im dać pomoc. Das ist der wahre Elisa. To jest ten prawdziwy Elizeusz. Ein sehr geschätzter Ausleger sagt über Elimelech und Naomi. Jeden z bardzo cenionych wykładowców Słowa Bożego mówi o Elimelechu i Naomi. Bis er bei Boas bleiben. In Tagen der Hungersnot. Lepiej pozostać przy Boazie w czasach głodu. Als Fülle von Brot in Moab. Niż mieć pełnię czy dostatek chleba w Moabie. Das ist ein wahrer Satz. To jest prawdziwe zdanie. No gar nicht lange her, ist mir das mal aufgefallen. Nie tak dawno temu wpadło mi to w oczy. 10 lat. War Naomi in Moab. 10 lat była Noemi w Moabie. Als sie nach 10 Jahren zurückkam, i gdy przyszła, wróciła po 10 latach, er war Boaz immer noch in Betlejem. Boaz ciągle był i trwał w Betlejemie. Das ist doch überwältigend. To jest coś potężnego, potężnie wielkiego. Gdy Pan jest pośrodku zgromadzenia, które zgromadza się do imienia Jego, i ja uważam, że muszę odejść z tego zgromadzenia, bo nastały sprawy czy rzeczy, które mnie obciążają, to zapytajmy się najpierw, czy Boaz jest jeszcze obecny? I jak długo jest Pan Jezus, ten prawdziwy Boaz? Nie mam prawa odejść. Przecież chcemy pozostać przy Nim. I On nie odejdzie od tak sobie. On odejdzie tylko wtedy, gdy zło objawi się i nie zostanie właściwie potraktowane. Wenn das Böse, egal in welcher Form, geduldet wird. Jeśli to zło, grzech, obojętnie w jakiej formie będzie tolerowany, damit wir über kurz oder lang nicht mehr anwesend sein können. To krótki czas i Pana nie będzie. A więc war der eine, ale był jeden, der hatte keine Ruhe, który nie miał spokoju w sercu. Wir wollen mal überlegen, was ihn veranlasst haben könnte, wegzugehen, um Speise zu holen. Cóż mogło go pobudzić do tego, by wyjść w pole, by przynieść tej potrawy? Eins stand fest. Jedno jest pewne. Er wollte seine Freunde nicht vergiften. Na pewno nie chciał otruć swoich współtowarzyszy, przyjaciół. Auf gar keinen Fall. W żadnym wypadku. Wir unterstellen mal gute Beweggründe. I dobre powody ku temu. Er wollte helfen, die Hungersnot zu beenden. On chciał pomóc, by zakończyć ten głód. Aber er hatte kein Unterscheidungsvermögen. Ale on nie miał możliwości rozróżniania. Er geht hinaus in die kultivierte Welt. Wyszedł do tego świata. Und schnell ruckzuck hat er sein Kleid voll für wilde Kolumbinden gesammelt. I szybko nazbierał czegoś do swoich, do tej opończy, jak to jest napisane. Er dachte, es wäre gut. Myślał, że to będzie dobre. Was lernen wir daraus? Czego możemy się z tego nauczyć? Ihr lieben Jungs, heute bedient euch bitte nicht wahllos irgendwelcher christlicher Literatur. Drodzy młodzi przyjaciele, nie posługujcie się czymkolwiek, jakąkolwiek chrześcijańską literaturą. Das ist höchst gefährlich. To jest bardzo niebezpieczne. Sowohl im Internet, czy to w internet, czy to jeśli chodzi o internet,
gibst du einen bestimmten Begriff ein, wpisujesz jakieś hasło, du bekommst hunderte von Antworten. I masz setki odpowiedzi. Aus allen möglichen Quellen. Ze wszystkich możliwych stron. Manchmal wundert man sich in Wortbetrachtungen. Czasami jest się zadziwionym w czasie rozważania Słowa Bożego. Den Ausführungen eines Bruders. Po wywodzie jakiegoś brata. Wo hat er das her? Skąd on to wziął? Aus den Schriften unserer Brüder hat er das nicht. Z pewnością nie pochodzi to z pism znanych nam braci. Unter Umständen ehrliche Ansichten. Ehrliche, falsche Ansichten. On to wziął z tych, jest to, pochodzi to z tych błędnych stron. Ich glaube, ich habe guten Rat geben. I chciałbym wam dać dobrą radę. Bleib bei den bewährten Schriften unserer Brüder. Pozostańcie przy tych cenionych pismach naszych braci. Ich war mal so jung wie ihr. Też byłem taki młody jak wy. Dann denkt man manchmal, muss man was Neues bringen in der Versammlung. I często są takie myśli, trzeba wprowadzić coś nowego do zgromadzenia. Was die alten Brüder da vorne sagen, weiß ich das schon alles. Przecież to, co ci starzy bracia tam z przodu opowiadają, to wszystko już wiem. Darf ich mal eine Gruppe auf den Zentrum machen? Chciałbym wam taki przykład podać. Wie weit bist du schon gekommen im Studium des Epheserbriefs von Bruder Daphne? Jak daleko jesteś w studiowaniu listu do Efezjan, napisanego tego wykładu przez brata Darbiego? No kann ich angefangen. Nie zacząłeś jeszcze? Tust mir leid. To przykro mi. Fang mal an. Zacznij. Fang mal an. Naprawdę zacznij. Was über Epheser 5 schreibt. To, co on pisze o Efezjan, 5 rozdział, o miłości Pana do swojego zgromadzenia, to wtedy serce rozgrzewa się. I to jeszcze nie jest wszystko. Wielu was zna język angielski czy francuski. I nawet jakbyś miał 300 lat, to jeszcze nie zgłębisz tego. Nicht einfach irgendwo auflesen. Ist zu gefährlich. Czytanie czegokolwiek i gdziekolwiek jest naprawdę niebezpieczne. Gut, er kam jetzt zurück. I teraz widzimy, że on wrócił. Aber noch eine andere Möglichkeit, warum er gegangen sein könnte. Ale jeszcze jedna inna możliwość, dlaczego on wyszedł. Ich weiß ja nicht, wie lange die schon da gesessen haben. Nie wiem, jak długo oni tam siedzieli. Vielleicht schon länger. Może dłuższy czas. Könnte er auch gedacht haben, ja, sag mal, Elisa, willst du nicht oder kannst du nicht? Czy oni sobie może myśleli, Elizeuszu, czy ty nie chcesz, a może nie potrafisz, nie umiesz nam pomóc? Bist du überhaupt noch da? Jesteś w ogóle wśród nas? Mir ist mal aufgefallen. Zauważyłem. Womit begann der Niedergang des Volkes Israel nach dem Durchzug durch das Rote Meer? Od czego zaczął się upadek ludu izraelskiego po przejściu przez Jordan? Steht in 2. Mose 17. Przez Morze Czerwone, przepraszam. Jest napisane 2. Mojżeszowa 17. Steht in 2. Mose 17. Und der Apostel wiederholt das in 1. Korinther 10. I apostoł powtarza to w 1. Koryntian 10. Sie haben Gott versucht. Oni próbowali, czy wystawiali, kusili Boga, wystawiali Boga na próbę. Mit einer Frage. Pytaniami. Ist er in unserer Mitte oder nicht? Jest on wśród nas albo nie? Ganz böse Frage. Bardzo złe pytanie. In Frage stellen, ob er in der Mitte ist. Postawić pytanie, czy Pan jest wśród nas. Er ist da, wo die Gläubigen zusammenkommen nach Matthäus 18, Vers 20. On jest wszędzie tam, gdzie wierzący zgromadzają się według Mateusza 18, 20. Und er macht seine Gegenwart nicht abhängig. I on swojej obecności nie uzależnia od twojego czy mojego chwilowego stanu serca. Gdyby on tak czynił, prawdopodobnie nigdy by nie mógł być pośród nas. Bogu niech będą dzięki, że tak to nie jest. To też nie odbiera nic z mojej odpowiedzialności, by to tak właśnie praktykować. Nun er geht. On poszedł. Tutaj. Jetzt kommt er schnell zurück mit den wilden Kolokwinden. I czytamy, że wraca z dzikimi ogórkami. Was macht er jetzt? I cóż on teraz czyni? Er zerschneidet das ganz schnell fein in den Kochtopf. Wkroił je bardzo szybko do kotła. Czyli was ist heimlich still und leise?
prawie można powiedzieć, że po cichu, cichutko i szybko. Er bringt es nicht zu Elisa. Nie przyniósł tego do Elizeusza. Genau das ist die Taktik des Feindes. I dokładnie tak postępuje wróg. Wisst ihr, wenn ihr ein Buch kauft, wo auf der ersten Seite steht, der Jesus ist nicht der Gott, nicht Gottes Sohn. Możemy to tak porównać, kupujecie książkę, na której, w której na pierwszej stronie jest napisane Pan Jezus nie jest Bożym Synem. Nicht zu gefährlich. Przecież to nie jest tak. Nimmst du Papier? Nie tak niebezpieczne, wyrzucamy do kosza. Aber so du bist der Feind. Ale tak właśnie ten nieprzyjaciel nie postępuje. Also in England. Nieprzyjaciel nie jest taki głupi. Also in England etwa 1880 und folgende Jahre. Gdy w Anglii w latach 1880 i później. Ein böser Mann mit Namen Raven. Zły człowiek z imieniem Raven. Gelehrt hat, dass der Jesus nicht der ewige Sohn sein. Uczył, że Pan Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym. Und dass wir nicht das ewige Leben besitzen. I że nie posiadamy życia wiecznego. Haben die Brüder jahrelang gebraucht, um das zu erkennen. Jahrelang. Bracia potrzebowali długie lata, by to rozpoznać, tą błędną naukę. Weil er so fein dosiert in die Mitte der Geschwister gebracht. Ponieważ on to w tak delikatny sposób dozował i wprowadzał po troszku wśród wierzących. Ich warne noch einmal davor, unbegründet solche fremden Schriften zu lesen. I jeszcze raz chciałbym ostrzec, by przed czytaniem takich obcych pism, książek. Es gibt schon mal Umstände, die einen dazu zwingen, das zu tun. Są takie okoliczności, które zmuszają do tego, by to uczynić. Aber man kann nicht durch schmutziges Wasser schwimmen und sauber bleiben. Ale nie można przepłynąć, pływać w brudnej wodzie i wyjść z niej czystym. Und was war das Ergebnis? I co było rezultatem? Jetzt bin ich gedanklich in 1. Korinther 14. Teraz myślami jesteśmy w 1. Korinthian 14. Da wird etwas gebracht in der Versammlung. Tam jest coś przyniesione do zgromadzenia. Und die anderen jungen Leute, die da auch noch waren? I ci inni uczniowie, którzy też byli tutaj. Die haben davon probiert. Spróbowali coś z tego. Und sofort erkannt, der Tod ist im Topf. I natychmiast rozpoznali, śmierć jest w kotle. Die hatten ein geistiges Unterscheidungsvermögen. Oni mieli ten duchową, tą duchową możliwość rozpoznawania. Das spricht für sie. To jest na ich plus. Dass sie das falsche gemerkt haben. Że natychmiast zorientowali się, że to jest złe. Genau das geschieht in 1. Korinther 14 im Blick auf unser Zusammenkommen. I dokładnie to samo ma miejsce w 1. Korinthian 14, co się tyczy naszego zgromadzania się. Die das Wort Gottes verkündigen, ci, którzy głoszą Słowo Boże, werden von denen, die es hören, beurteilt. Są oceniani czy osądzani przez tych, którzy słuchają. Ist es recht oder nicht, was gesagt wird? Czy to, co zostało powiedziane, jest właściwe, czy też nie? Ich bin dankbar, wenn ich vor Zuhörern reden darf, die etwas beurteilen können. Jestem bardzo wdzięczny, gdy mogę mówić przed słuchaczami, którzy potrafią oceniać. Ich möchte sogar darum bitten, wenn was falsch gesagt ist. I nawet proszę, by jeśli coś jest złego powiedziane, by to zostało skorygowane czy powiedziane. Das ist keine lieblose Kritik. To nie znaczy, że to jest jakaś taka ostra krytyka. Das ist ein gesundes geistiges Urteil. Ale to jest takie zdrowe, duchowe osądzanie czy ocenianie. I chciejmy pod takie się z wdzięcznością poddawać. Jeśli jest ktoś, kto udziela się publicznie i nie potrafi czegoś takiego znieść, gdy on jest właśnie tak z miłością korygowany, jeśli ktoś czegoś takiego nie potrafi znieść, to lepiej, żeby milczał. Das ist jetzt die Hilfe. Der Tod war im Topf. I teraz mamy tą pomoc, bo czytaliśmy, że ta śmierć jest w tym garnku. Gibt's jetzt noch Heilung? Czy jest teraz jeszcze jakieś możliwość uzdrowienia? Ja. Tak. Was sagen die jungen Leute? Cóż mówią ci młodzi ludzie? Sie rufen Elisa. Wołają Elizeusza. Als ich jung war, gdy byłem młody, habe ich von alten Brüdern oft gehört, die Lösung aller Fragen ist Christus. Słyszałem bardzo często od starszych braci, rozwiązaniem wszystkich pytań jest Chrystus. Ich habe damals gedacht, das ist ein Schlagwort.
Ja sobie wtedy myślałem, no przecież to jest już takie oklepane hasło. Heute sage ich, es stimmt. A dzisiaj mogę powiedzieć, tak, to się zgadza. O problemy in der Ehe? Czy powstają problemy w małżeństwie? Bringe Christus hinein. Wprowadź Chrystusa w te sprawy. Ob im Arbeitsleben? Czy w naszej pracy mamy problem? Bringe den Herrn Jesus hinein. Wprowadź Pana Jezusa w te problemy. Ob Familienprobleme zwischen Kindern und Eltern? Jeśli pojawiają się problemy między dziećmi a rodzicami? Bringe den Heiland hinein. Wprowadź naszego Zbawiciela w te sprawy. Jest wirklich die Lösung aller Probleme. On jest naprawdę rozwiązaniem wszelkich problemów. Und genau das haben wir hier. I dokładnie to mamy tutaj. Sie rufen Elisa. Zawołali Elizeusza. Und was sagt der Mann Gottes? I cóż on mówi? Holt Mehl her. Przynieście mąki. Wo ist das Mehl ein Bild? Czego obrazem jest mąka? Dritte Mose 2, im Speiseopfer. Trzecia Mojżeszowa 2, ofiara z pokarmu. Von dem Herrn Jesus. Pan Jezus. Jest obrazem Pana, na Pana Jezusa. Gemengt mit Öl. Rozczyniona mąka. Zeugung. To jest zmieszana z oliwą. I to jest to spłodzenie. Gesalbt mit Öl. Namaszczony oliwą. Am Jordan, bei deiner Taufe. W Jordanie przy chrzcie. Der Jesus ist die Lösung. Pan Jezus jest tym rozwiązaniem. I haben das Mehl in den Topf. Oni wrzucili tą mąkę do tego garnka. Und es war nicht schlimmes Mehl im Topf. I nie było to już złe. Ich möchte noch mal den Kolosserbrief zu Rate ziehen. I jeszcze raz chciałbym użyć listu do Kolosan jako rady. Die Kolosser waren mit zwei Gefahren umgeben. Kolosanie byli otoczeni dwoma niebezpieczeństwami. Wir lesen das in Kolosser 2. Drugi rozdział. Dass sie in Gefahr standen, als Beute weggeführt zu werden durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Belieferung der Menschen und nach den Elementen der Welt. Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Drugi rozdział, 8 wiersz. Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. Das war einmal die griechische Philosophie, die Philosophie der Welt. To była wtedy ta grecka filozofia świata. Und die jüdische Gesetzlichkeit. I ta żydowska zakonność. Und wie konnten diesen zwei Gefahren begegnet werden? I jak można było wyjść naprzeciw tym dwom niebezpieczeństwom? Da steht in Vers 9. 9. wiersz. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Es war damals die Lösung. Wtedy było to rozwiązaniem. Und das heute die Lösung. I to jest rozwiązanie i dzisiaj. Jetzt kommt in Vers 42 ein ganz neuer Abschnitt. I teraz 42. wiersz, mamy całkiem nowy odcinek, czy urywek. Von einem Mann, der ganz anders handelt als der junge Mann vorhin. Jest tu mowa o pewnym człowieku, który postępuje całkiem inaczej niż w tym urywku wcześniej. Da kam ein Mann von Baal Shalisha. Tu czytamy o człowieku, który przyszedł z Baal Shalisha. Und brachte dem Mann Gottes Brot der Erstlinge. I przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna. A to das, was er bringt? A więc to, co on przynosi? Bringt er dem Mann Gottes. Przynosi mężowi Bożemu. Nicht schnell da irgendwo zum Frühstückstisch aufgetischt. Nie tak, jak że szybko pokroimy, wyłożymy na stół. Und das war wenig, was er gebracht hat. Wenig. I to, co on przyniósł, była to niewielka ilość. Später heißt es, was ist das unter so vielen? 43. wiersz czytamy. Jakże mam to dać dla setki ludzi? Wahrscheinlich 20 kleine Gerstenbrote. Może to było właśnie takich 20 małych chlebów jęczmiennych. Aber das, was er bringt, ale to, co przynosi, spricht von dem Herrn Jesus. To mówi o Panu Jezusie. Also er nährt uns mit dem, was der Jesus ist. On karmi nas tym, kim jest Pan Jezus. Ich würde sagen, sind die Früchte eines verborgenen Umgangs mit dem Herrn. To są owoce tego
skrytego obcowania z Panem. Tam i begegnen wir uns noch. Właśnie z tym wychodzi naprzeciw tej klęsce głodu. Brudy Esslinge i Gerstenbrode. Te chleby z pierwocin i z jęczmienne. Das ist die Frucht des Landes, die erste Frucht des Landes. To jest ten pierwszy owoc tej ziemi. Sprich von dem auferstandenen Herrn. To mówi o tym zmartwychwstałym Panu. Und Jungkorn spricht von dem Korn, was frisch in der Erde steht. I to młode ziarno mówi o tym właśnie ziarnie, które jest świeżo wrzucone do ziemi. Ich möchte zwei Nahrungsarten darin sehen. I ja widzę w tym dwa sposoby odżywiania. Wir nähren uns einmal von einem auf der Erde lebenden Jesus. My żywimy się, czy odżywiamy się po pierwsze tym Jezusem, który żył na tej ziemi. I odżywiamy się tym Chrystusem, który jest teraz w niebie. Gdy lud izraelski szedł po pustyni, to codziennie rano otrzymywał mannę. Gdy weszli do kraju, ta manna ustała. Und sie nähren sich von der Speise des Landes. I zaczęli żywić się tymi owocami tego kraju. Gut nachvollziehbar. To można sprawdzić. Entweder waren sie in der Wüste. Albo byli na pustyni. Da gab es das Manna. Wtedy była manna. Oder sie waren im Land. Albo byli w kraju. Nicht mehr in der Wüste. I nie byli już wtedy na pustyni. To bekamen sie die Speise des Landes. Wtedy otrzymywali te potrawy tej ziemi, w której byli. Bei uns ist das etwas anders. U nas jest to trochę inaczej. Jesteśmy jeszcze na pustyni i również już w tym kraju. A więc my potrzebujemy obu tych pokarmów. Potrzebujemy Pana Jezusa jako tej manny, jako przykład dla naszej drogi, jako tego, który tą drogę już przeszedł. I potrzebujemy jeszcze tej siły do pielgrzymki w tej ziemi. I teraz pozwólcie, że zacytuję brata Kelly'ego. Jest to bardzo dobry wykładowca pisma z XIX wieku. Powiedział, napisał kiedyś. Uważajcie teraz. Um einem auf der Erde lebenden Jesus nachzuahmen. Aby naśladować Jezusa, który żył na tej ziemi, brauchen wir die Kraft eines verherrlichten Christus. Potrzebujemy siły uwielbionego Chrystusa. Das ist ein guter Satz. Bardzo dobre zdanie. Wenn es keinen verherrlichten Christus gäbe, gdyby nie było uwielbionego Chrystusa, wäre die Nachfolge eines verachteten Jesus völlig umsonst. Ci naśladowcy tego odrzuconego Jezusa byliby daremni. Paweł mówi, stracilibyśmy oba światy. Ale ten uwielbiony Chrystus, on jest, on istnieje. I opłaca się, by w tej sile, którą on daruje, i teraz ja to mówię całkiem świadomie, by tego Jezusa naśladować. I na koniec tej drogi będziemy tam, gdzie on już teraz jest. I teraz jeszcze takie pokrzepienie dla naszych młodych przyjaciół. I to nie było dużo, i tu jest to pytanie, cóż to będzie dla tej setki ludzi? Ale Pan tutaj mówi. Będą jedli i jeszcze pozostanie. Gdy osoba Pana Jezusa jest nam zaoferowana jako pokarm, to będziemy syci, ale ciągle jeszcze dużo pozostanie. Nigdy nie będziemy w stanie go w tej pełni poznać. Nikt nie zna syna jak tylko ojciec.
I teraz dla waszego pokrzepienia. Vielleicht hast du auch schon in der Versammlung gedacht. Może też już miałeś takie myśli na zgromadzeniu. Besonders nach dem Singen und nach dem Beten. Że na przykład w niedzielę po zaśpiewaniu pieśni i po modlitwie. An einem kleinen Abschnitt in der Schrift. Aby jakiś króciutki urywek pisma. Da denkst du nach und betest. I w myśli rozmyślasz o tym urywku, modlisz się w ciszy. Und dann denkst du, nein, das hat ganz wirklich, weißt du wenig darüber, das mach ich nicht. I w końcu stwierdzasz, nie, to nie ma sensu, żebym wstał, bo za mało wiem na ten temat, nie będę mówił. Dann hab ich 10 Minuten geredet, weiß nicht, wer muss mich wieder setzen. Powiem coś przez 10 minut tylko i dalej nie będę wiedział co i będę musiał siąść. Ich denk manchmal immer noch so. Ja bardzo często mam takie myśli. Das ist falsch. Ale to są złe myśli. Dann hab Freimütigkeit und bring das, was der Herr dir gegeben hat. Miej tą odwagę i przynieś albo daj to, co Pan ci dał. Bring es ihm. Przynieś to jemu. Was er daraus macht, das ist seine Sache. A co on z tego zrobi, to jego sprawa. Das kann er zu ungeahnten Segen ausschlagen. Bo to właśnie może być użyte, czy może się rozwinąć w niewyobrażalne błogosławieństwo. Wisst ihr, Johannes 6, da war der kleine Knabe. W Jana 6 mamy tego małego chłopca. Fünf Brot und zwei Fische. 5 chlebów i 2 ryby. Er hat mir Jesus gesagt. Przyniósł to do Pana Jezusa. Und was wurde daraus? I cóż z tego zostało, czy powstało? Lass uns nicht sagen, ihr Lieben, wenn ein junger Bruder mal 10 Minuten in Dienst tut und sich dann wieder hinsetzt, jetzt geht ihm schon die Luft aus. Mehr wusste er nicht. Jeśli my mamy takie myśli, jeśli jakiś młody brat wstanie, po 10 minutach siądzie i my sobie tak szyderczo myślimy, o, skończyła mu się już para i nie wie, co dalej powiedzieć. Bring dem Herrn, was er dir geschenkt hat. Przynieś Panu, co On Tobie dał. Und wie es weitergeht, kannst du getrost dem Herrn überlassen. A jak to się dalej rozwinie, możesz to Panu ze śmiałością zostawić. Jeśli skończyłeś swoje myśli, usiądź. To nie jest naszą rzeczą, by tą godzinę samemu kreować i prowadzić ją. Są pewnego rodzaju sposoby przemawiania. Na przykład. Ein anderer Bruder kann sich ja noch anschließen. Na przykład jakiś inny brat może się dołączyć do tej wypowiedzi. To nicht meine Sache. To nie jest moja sprawa. To nie jest moja sprawa, czy inny chce coś do tego dodać, czy też nie. Vielleicht will der Herr einen ganz anderen Gegenstand wie ein anderer Bruder noch vorstellen. A może Pan chce przedstawić w tym dalej jakiś inny przedmiot, jaki przez innego brata. Es kann auch schon mal sein, dass der Herr wirklich schon ist zu Ende. A może się też tak zdarzyć, że po tym krótkim czasie ta godzina się zakończy. Nie myślmy tak, że my ciągle musimy jakby dyrygować tą godziną. Mamy to wielkie wyznanie. Będziemy niewiarygodni wobec naszych młodych wierzących, jeśli będziemy takie mieli myśli, tak praktykowali właśnie. My jako starsi w tym sensie. Ich meine, ein schönes, anspornendes Beispiel, was wir in diesem Mann von Baal Shalisha finden. Uważam, że jest to piękny przykład tego człowieka z Baal Shalisha, który tutaj możemy znaleźć. Ein Mensch scheinbar unbekannt, er dreht auf, er dreht ab. Dla ludzi on jest nieznany. Nagle się pojawił, nagle odszedł, ale Pan zna go doskonale.